Witam serdecznie. Poprzednie części czytanych artykułów znajdziecie w folderze Rozwój duchowy przedwojennej Polski. Odnośnik do tej playlisty zamieściłem w opisie nagrania. Życzę miłego słuchania. Kazimierz Chodkiewicz. Wiedza duchowa, a wychowanie. Różne są dziedziny życia, które zmienią się kiedyś kompletnie i zasadniczo w swej strukturze i istocie pod wpływem wiedzy duchowej, kroczącej w swym zwycięskim pochodzie i prześwietlającej jasnym promieniem praw ducha ciemnie i zakamarki chwiejącego się w posadach materialistycznego światopoglądu. Jedną z takich zasadniczych dziedzin życia jest kwestia wychowania naszej młodzieży, tego dorobku na przyszłość, tej masy wcielających się na nowo dusz, która nas starych niedługo ma zastąpić w tworzeniu i kształtowaniu oblicza naszej ziemi. I tu wiedza duchowa wywrze decydujący wpływ. Postawi ona kwestię wychowania na takim poziomie, jaki by się nam dziś wydawał nieosiągalnym. Znając budowę człowieka, nie tylko zewnętrzną, fizyczną, ale również i budowę jego duszy, jego ciał niewidzialnych, jako też harmonijne współdziałanie trzech zasadniczych członów istoty ludzkiej, to jest ducha, duszy i ciała, potrafi ona uzgodnić harmonijny rozwój tych trzech czynników i przygotować zgodne ich na przyszłość współdziałanie. Uderzmy się w pierś. Nasze obecne metody wychowania opiekują się tylko fizyczną stroną człowieka. Stronę uczuciową pozostawiają zupełnie na boku, zaś sferę umysłu traktują jako wytwór fizycznego ciała po macoszemu. I nic dziwnego. Nie znając wzajemnych stycznych tych sfer, ich trybów zazębiających się wzajemnie, muszą się ograniczyć do tego, co widzą, to jest do umysłu, umiejscowionego we fizycznym mózgu, bo tak to się na oko przedstawia. Wychowuje się manekiny według szablonowych recept dla danego zakładu, nie wnikając w stronę duchową ucznia, jego uzdolnienia, jego sferę uczuć itd. I tu będzie wielka i praktyczna życiowa rola wiedzy duchowej, gdy wychowanie młodzieży ujmie kiedyś w swe doświadczone dłonie, wykazując zarazem dowodnie, że nie jest wiedzą papierową, teoretyzowaniem oderwanym i bez celu, ale że jest potężnym tchnieniem ducha oddziałującym realnie na życie, czyniącym to życie lepszym, jaśniejszym i znośniejszym, przygotowującym ogół do lepszego znoszenia ciężkich ciosów losu i otwierającej każdemu chcącemu iść naprzód stromą i trudną, ale tem szybciej wiodącą do celu ścieżkę rozwoju duchowego. Kwestie te poruszył pierwszy, zmarły już niestety, twórca antropozofii, dr Rudolf Steiner. Światły ten okultysta i twórca kierunku badań sfery ducha, odpowiadającego najlepiej naszej zachodniej, europejskiej mentalności, poza tym człowiek o wszechstronnych uzdolnieniach, nieprzeciętny filozof, literat i socjolog, pierwszy spostrzegł nieograniczone możliwości, jakie w wychowaniu i urabianiu duszy młodego pokolenia da celowe i świadome zastosowanie postulatów i praw wiedzy duchowej, jaką cudowną nową pedagogikę daje nam ta wiedza duchowa w rękę, o ile znajdzie się dość światłych pedagogów, którzy przejmią się tymi zasadami i wprowadzą je w życie. Postaram się krótko przedstawić w niniejszym szkicu ciekawy ten problemat w myśl postulatów doktora Steinera, któremu kiedyś potomność odda należny hołd za odpowiednie postawienie tej kwestii. Zaznaczam, że doktor Steiner nie poprzestał na ściśle teoretycznych rozważaniach. W kuźnicy wiedzy duchowej, jaką założył w Dornach i przy pomocy zainteresowanych tym zagadnieniem wybitnych członków Towarzystwa Antropozoficznego wprowadzono te zasady wychowania w czyn w kilku zakładach wychowawczych
i to z bardzo dodatnimi wynikami. Wskazanym by było u nas zainteresować najpierw rodziców tą kwestią, bo pierwszy okres wychowania, zanim dziecko zacznie uczęszczać do szkoły, jest może najważniejszym ze wszystkich, jak to w ciągu dalszym wywodów zobaczymy. Następnie reforma musiałaby objąć szkolnictwo ludowe, bo to pracuje w drugim z kolei też bardzo ważnym w następstwa okresie wychowania. Trudności zrozumienia tych postulatów będą z początku ogromne, nie łudzimy się co do tego. Wzbudzą może nawet uśmiech politowania i wzruszenia ramionami, szczególnie u patentowych wychowawców, dufnych w swą wiedzę i rutynę, ale gdy wiedza duchowa z czasem popłynie w umysły współczesnych szerszym korytem, gdy ludzie przejmą powoli światopogląd spirytualistyczny jako jedyny możliwy i prawdziwy, i te postulaty wychowawcze staną się jasne i zrozumiałe dla wszystkich, a świat i nauka dziwić się będą, że można było kiedyś wychowywać ludzi, kształcąc tylko ciało i umysł, a zapominając zupełnie o duchu i duszy. Wiedza duchowa wychodzi z założenia, że człowiek jest istotą bardzo kunsztownie złożoną. Składa się, jak już zaznaczyłem, z trzech zasadniczych członów. Członem kierowniczym, wiecznie istniejącym, nieśmiertelnym, niezniszczalnym i nietykalnym jest duch ludzki, jaźń wyższa, cząstka ogólnej duszy wszechświata, Boga, która to monada duchowa, schodząc w materię przez szereg prac, trudów, cierpień i doświadczeń, uzyskuje poczucie własnej indywidualności, szereg władz i zalet, by w końcu potem, przeszkoleniu, już jako świadoma jednostka duchowa, powrócić do źródła, z którego wyszła, zjednoczyć się z Bogiem. Duch, że tak powiem, ubiera się w materię w poszczególnych wcieleniach. Łącznikiem między duchem a ciałem fizycznym to jest manifestacją ducha na planie fizycznym w grubej, ziemskiej materii jest dusza. Przez duszę duch oddziaływa na ciało i na odwrót. Ciało komunikuje duchowi swoje spostrzeżenia i postulaty. Można by to wyrazić takim porównaniem, że duch jest na przykład ciałem człowieka, dusza koszulą, a ciało ubraniem. I tak jak człowiek może zrzucić ze siebie i ubranie, i koszulę, i nie przestaje być człowiekiem, tak samo duch pozostaje sobą, odczuwając po śmierci fizycznej i ciało, i później także duszę. O tej duszy człowieka pisałem osobno, ale nie będę się zatem nad jej budową szczegółowo rozwodził. Przypomnę tylko, co dla późniejszych wywodów jest koniecznym, że w obecnym stadium rozwoju ludzkości, a przede wszystkim najbardziej posuniętej w rozwoju naszej rasy białej, piątej w ogólnej kolejności cyklu rozwojowego ludzkości i w obecnym wcieleniu naszej Ziemi, dusza człowieka złożoną jest z trzech członów, a to z ciała eterycznego, żywotnego, z ciała astralnego, uczuciowego i ciała mentalnego, myślowego. Każde z tych ciał ma swoje funkcje, prace i zadania, a funkcje te, a raczej ich skutki, możemy śledzić, jeżeli umiemy odpowiednio patrzeć, również na planie fizycznym. Słowo ciał pisze w cudzysłowie, gdyż z ciałami w potocznym słowa znaczeniu i z naszą materią fizyczną nie mają te ciała nic wspólnego, ale nie mając innych pojęć na określenie tych członów duszy, musimy używać wyrażeń choć w części uzupełniających nam przedmiot, o który chodzi. Zatem ciało eteryczne jest zbiornikiem sił i energii życiowej utrzymującej w skupieniu tkanki i komórki ciała fizycznego. Ciało uczuciowe jest zbiornikiem uczuć, żądz i pożądań, obejmuje zatem i reguluje sferę uczuciową człowieka, zaś ciało myślowe
mieści w sobie całą sferę myśli, wnioskowania, dowodzenia, te zatem zdolności, które człowieka czynią panem stworzenia. Otóż zasadniczą jest rzeczą, że te trzy ciała wraz z ciałem fizycznym rozwijają się nie razem, ale kolejno, po sobie. Drzemią one, że tak powiem, w pączkach, w otoczkach i dopiero gdy jedno z nich jest kompletnie gotowe i rozwinięte, zaczyna się rozwijać z tego pączka następne. Wiedza duchowa zna od zamierzchłych lat tę prawdę, zna nawet okresy, w jakich ten rozwój następuje. I tak, rozwój ciała fizycznego rozpoczyna się od urodzenia do mniej więcej okresu ząbkowania, to jest do 7 roku życia. Duch buduje sobie w tym czasie ciało fizyczne, kształtuje je odpowiednio do swych możliwości, karmy i warunków, jakie ma przy tej budowie. W tym czasie trzy inne, wyższe, subtelniejsze ciała pozostają w uśpieniu jako otoczki: eteryczna, astralna i myślowa. Nie działają jeszcze w całej pełni, wykonują niezbędne dla organizmu fizycznego funkcje i czekają swej kolejności rozwojowej. Wypadnięcie zębów mlecznych jest sygnałem, że ciało fizyczne jest zbudowane. Organizm wyrzucił ostatnie tkanki nieswoje, które wziął z ciała fizycznego matki. Najtwardsze to jest zęby mleczne, które odrzuca, wstawiając na ich miejsce nowe, już samoistnie zbudowane, a które zachowa na całe życie. W tym czasie otoczka eteryczna, która dotąd otaczała ciało fizyczne jako duży owal przenikający ciało fizyczne, zaczyna się skupiać i formować, przybierając postać mniej więcej ciała fizycznego i przenikając poszczególne organa. Tworzy się więc eteryczny ośrodek mózgowy, sercowy, krtaniowy itd. Kształtują się organa eteryczne, z których każdy zajmie się danym organem fizycznym, stanowiąc jego dynamikę, motor i źródło życia. Że tak jest naprawdę, możemy się naocznie przekonać, porozmawiawszy z inwalidami wojennymi. Znałem jednego inwalidę bez obu nóg, uciętych powyżej kolan. Otóż, ile razy miał w następnym dniu padać deszcz, inwalida ów skarżył się na ciężkie bóle reumatyczne w nogach i to całkiem nisko w okolicy łydek i kostek, których faktycznie nie miał. Zapytany, co odczuwa, odpowiedział mi, że czuje zupełnie dokładnie przenikliwy ból w tym miejscu, gdzie miał dawniej nogi, i to raz w lewej, raz w prawej, a czasem w obu naraz. Inny znów, kolejarz, któremu amputowano nogę, opowiadał mi, że stary, doświadczony lekarz, który po 3 bezowocnych operacjach wreszcie amputował mu nogę, przestrzegł go, że w miejscu, w którym poprzednie operacje były przeprowadzone, długo jeszcze będzie odczuwał bóle. Jak wytłumaczyć te fakta dziwne, chociaż ogólnie znane? Sugestią, powie materialista. Tak, ale to ładna sugestia, która przepowiada deszcz, co? A wyjaśnienie jest całkiem proste. Odcięto nogę fizyczną, ale pozostała noga eteryczna, której skalpel nie uchwycił i ta, w cudzysłowie, noga eteryczna cierpi tak, jak i fizyczna, te same bóle. Ale weźmy wypadek, gdy komuś ścierpnie ręka. Jakie mamy wtedy uczucie? Takie, jak gdybyśmy zupełnie nie mieli ręki. Tak, że gdy zamkniemy oczy, nie będziemy mogli ze spokojnym sumieniem powiedzieć, czy mamy rękę, czy nie. Cóż się tu znów stało? Otóż w tym wypadku ręka eteryczna oddzieliła się od ręki fizycznej i stąd to nieprzyjemne uczucie, to zamieranie ręki, bo motor jej życia został od niej oddzielony.
No, ale te dwa przykłady, a można by dać i szereg innych, wystarczą chyba do zobrazowania, że jednak coś z tym ciałem eterycznym wiedza duchowa ma rację. Ciało eteryczne jest gotowe z okresem dojrzewania płciowego, to jest około 14 roku życia, po czym zaczyna rozwijać się ciało astralne, sfera uczuć. Ciało to przybiera wyraźny, dla jasnowidza, kształt dużego jaja otaczającego człowieka i występującego mniej więcej pół metra poza organizm fizyczny. Także w tym, w cudzysłowie, ciele formują się odpowiednie organa, które wiedza duchowa zna, jak również i ich funkcje. Rozwój ten trwa do 21 roku życia, po czym od 21 do 28 roku rozwija się sfera mentalna. I tak około dopiero 28-30 roku życia wszystkie ciała człowieka są w pełni rozwinięte. Osobnik staje się pełnowartościowym człowiekiem. Wiedzieli o tym dobrze starożytni. Wsparcie uzyskiwało się prawa obywatelskie dopiero w 30 roku życia, zaś w Atenach w 28. Ciąg dalszy nastąpi. Józef Jankowski, Kabała. Wstępne wiadomości o kabale hebrajskiej. Rodowód kabały. Część pierwsza. Dla wszechstronniejszego oświetlenia, czym jest kabała, czyli tradycja hebrajska i jakie jej pochodzenie, podajemy trzy o niej głosy. Pierwszy, Pikaranduli, głośnego filozofa, owego Feniksa wiedzy z czasów Medyceuszów XV wieku, drugiego i trzeciego współczesnych, Adolfa Franka, który jest adeptem wiedzy oficjalnej, i Santi Vdalveidre, który jest adeptem zawrotnej wiedzy ezoterycznej, wspierającej się na wielkiej śrubie analogii. Oto co mówi Johannes Picus w swej apologii. Tym samym zgoła sposobem, gdy za Bożym rozkazem odsłoniony był wykład ów słuszny zakonu, Mojżeszowi wprost od Boga powierzony, nazwany został kabałą, co u Hebrajczyków to samo znaczy, co u nas przyjęcie. Z tej racji mianowicie, iż doktrynę tę przyjmowali nie przez pomniki piśmiennicze, lecz zwykłymi spadkobierstwami odsłaniania jeden od drugiego, jakoby w dziedziczeniu. Atoli, gdy Hebrajczycy z niewoli babilońskiej dźwignąwszy się, a przez Cyrusa pod Zarababelem świątynię odbudowawszy, ducha do naprawy zakonu wzbudzili. Tedy Ezdrasz, kościoła książę, po poprawieniu księgi Mojżesza, gdy pojął jasno, iż przez wygnania, porażki, ucieczki, niewolę plemienia izraelskiego, postanowiony przez przodków zwyczaj przekazywania z rąk do rąk doktryny nie może być zachowany, i iż stać się może, że od Boga niebieskiej doktryny tajemnice jemu udzielone zaginą, jako że pamięć ich bez włączenia komentarzy długo przetrwać nie mogła, postanowił, zwoławszy mędrców, którzy wtedy byli, iżby każdy z nich wniósł do środka, co miał w pamięci z tajemnic zakonu, i przyporządziwszy pisarzy, którzy by w 70 tomach, to jest tylu, ile mędrców w Synhedrionie zredagowali. Koniec cytatu. Te są księgi wiedzy kabały, o których Ezdrasz prawdziwie, iż są żyłą intelektu, to jest niewysłowną o nadistotnej boskości teologią, zdrojem mądrości, to jest o formach pojętnych i anielskich, dokładną metafizyką i wiedzy rzeką, to jest o rzeczach przyrodzonych najtęższą filozofią, głosem jasnym po raz pierwszy oznajmił. Księgi te u Hebrajczyków czczone są z taką bogobojnością, iż nie wolno nikomu tknąć ich przed 40 rokiem życia. Księgi te, gdym z pilnością najwyższą w trudzie nieznużonym przeczytywał, dojrzałem w nich, Bóg mi świadkiem,
religię nie tyle Mojżesza, ile chrześcijańską. W nich Trójcy tajemnica, w nich słowa wcielone, w nich boskość Mesjasza, w nich o grzechu pierworodnym, o odkupieniu go przez Chrystusa, o Jerozolimie niebieskiej, o upadku demonów, o rządach anielskich, o czyśćcowych i piekieł karach. Tą w nich czytał, co codziennie u Pawła i Dionizego, u Hieronima i Augustyna czytamy. W nich znowu, co się tyczy filozofii, masz naprzód Pitagorasa i Platona, których zasady tak są pokrewne z wiarą chrześcijańską, iż Augustyn nasz bezgraniczne dzięki składał Bogu, iż do rąk jego doszły księgi platońskie. Koniec cytatu. Część druga. Współczesny Adolf Frank, którego dzieło, pierwsze wydanie 1843 rok, jest wyrocznią w dziedzinie nauki oficjalnej, swym krytycznym i nieubłaganym skalpelem dysekując i rozpatrując ciało jedyne kabały w jej dwukształcie ksiąg Zohar i Sefer Jecyrach, nie badając jej, jak sam powiada, ani w materii jej systematu, ani w materii wierzenia religijnego, pragnąc jedynie dostarczyć kilku zbyt mało znanych żywiołów do historii myśli ludzkiej, przechodzi do niepomiernie ostrożnych wniosków ostatecznych, że nie jest ona ani naśladownictwem filozofii platońskiej, ani naśladownictwem szkoły aleksandryjskiej, jako wcześniejsza od niej, ani dziełem Filona, ani zapożyczona od chrystianizmu, gdyż wszystkie jej najgłówniejsze zasady są wcześniejsze niż przyjście Chrystusa. Podobieństwa natomiast uderzające i liczne styczności z Zentawestą i z religią Zoroastra każą przypuszczać, iż materiały kabały były czerpane z teologii dawnych Persów, jednocześnie atoli zapożyczenia te nie naruszają oryginalności kabały, na miejsce bowiem dualizmu w Bogu i w przyrodzie położyła ona jedność absolutną przyczyny i substancji. I ostatecznie tak ją określa na czele przedmowy do swego dzieła. Cytat. Doktryna, która ma liczne punkty styczne z doktryną Platona i Spinozy, która formą swą wznosi się niekiedy do tonu majestatycznego poezji religijnej, która zrodziła się na tej samej ziemi i prawie w tym samym czasie co chrześcijanizm, która przez ciąg więcej niż 12 wieków bez innego dowodu prócz hipotezy tradycji starożytnej, bez innej ruchomości oczywistej prócz chęci przeniknięcia najgłębszej treści ksiąg duchowych, rozwinęła się i upowszechniła w cieniu najgłębszej tajemnicy, oto co znajdujemy, oczyściwszy ze wszelkiej domieszki, w pomnikach oryginalnych i w najstarszych szczątkach kabały. Koniec cytatu. Część trzecia. Santiv Dalwejdre wreszcie, niezwykły wizjoner uczony, twórca archeometru, czyli orędzia pierwotnych zasad wiedzy jedności, tak wyprowadza jej źródło. U Żydów kabała pochodzi od Chaldejczyków przez Daniela i Ezdrasza, u Izraelitów poprzedzających rozproszenie 10 pokoleń nieżydowskich od Egipcjan przez Mojżesza. Jak tu, tak i tam była ona częścią tego, co wszechnice metropolii azjatyckich i afrykańskich mianowały mądrością, to jest syntezą nauk i sztuk sprowadzających do wspólnego początku. Początkiem tym była mowa, czyli słowo. O mądrości tej wspomina Job. U Mojżesza utrata jedności pierwotnej określana jest mianem rozdziału języków i erą Nimroda. W brahmanizmie pierwotna ta synteza przed mianem Brahmy kierowała się mianem Ishvara, Jezus Rex. I na początku okresu Kali-Yug wraz z Krishną, twórcą brahmanizmu i Trimurti, traci już swą jedność patriarchalną. Tę syntezę pierwotną słowa święty Augustyn nazywa vera religio,
Święty Paweł w liście do Koryntian mówi wyraźnie o tej mądrości. Oznacza ona nie tradycję, jak głosi źródłosłownia wyrazu kabała przez ku, lecz moc, ca, ba, la przez c i była prototypem 22 liter, czyli mocy dla alfabetów najstarszych, znaków wedyckich i liter sanskryckich. Jedynym typem liter morfologicznych, to jest mówiących całkowicie swym kształtem. Litery te, prapierwotne, były prototypem znaków zodiaków i znaków planetarnych. Trzy macierze, konstrukcyjne, 12 zodiakalnych i 7 planetarnych, jak to zostało w układzie hebrajskim, Sefer Yetzirah. Alfabet ten był aryjski lub jafetycki, czyli adamowy, i pisał się od góry do dołu, był wyrazem swego pierwowzoru, słowa. Można go nazwać schematycznym, gdyż schema oznacza i mowę, i chwałę, moc, jak w językach słowiańskich, gdzie słowo i sława zdają się krewnić ze sobą. Tak tedy ca, ba, la była alfabetem 22 mocy lub mocą 22 liter tego alfabetu. Za pomocą tych mocy odczytywano tajemnice wszechistne. Stały się one punktem wyjścia dla wróżb religijnych późniejszych alfabetów. Jak u Brahmanów Ishvara było wcieleniem słowa, tak u Egipcjan było niem Osiri, Osiris, odpowiadające w czytaniu odwrotnym temuż Jesus Rex, pierwotnej zasadzie słowa, które było na początku. Była ona pierwotnym językiem niebieskim, królewskim, słonecznym, z punktem wyjścia I, Y, czyli J, litery imienia wcielonego słowa Jezus, Ishwa, Ra, Oschi, Ri. Narody odszczepione od pierwotnej jedności przyjęły literę M, lunarną, za królewską. I wtedy poczęły się wojny okresu Kali-Jug. J przeciw samozwańczemu M. Jest to klucz ksiąg wojny Jewe. Cytat. Utwierdzona jest kabała hebrajska przez całe poprzednie zarządzenie umysłu ludzkiego, lecz winna być archeometrową, to jest wymierzaną przez swą zasadę kierującą, kontrolowaną na narzędziu precyzji słowa i jego syntezy pierwotnej. Koniec cytatu. Do tego chyba dodać jeszcze należy owo ciekawe zdanie świętego Augustyna, rzucające światło na tradycję, którą on nazywa vera religio. To, co dziś nazywa się chrześcijaństwem, było i u starożytnych, i było od początku rodu ludzkiego, dopóki nie przyszedł Chrystus. Odtąd prawdziwa religia, która już była, poczęła nazywać się chrześcijańską. Koniec cytatu.